myślę, że jest najbardziej znanym Polakiem w świecie. Paweł Wieczorkiewicz wychodził z całkowicie fałszywych przesłanek, natomiast doszedł do bardzo prawidłowych wniosków. Marek Urbański. Piękne i bestia. Mikołaj Kopernik. Kopernikus. Wybitny polski astronom, matematyk, lekarz, prawnik, tłumacz poezji włoskiej i ekonomista. Kopernik jako pierwszy w czasach nowożytnych opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego. Rola Mikołaja Kopernika nie tylko w historii Polski jest szczególna. Myślę, że jest najbardziej znanym Polakiem w świecie. Na wszystkich encyklopediach, w każdym programie szkolnym, w Bantustanach południowoafrykańskich to nazwisko się pojawia. Ale myślę, że wielkość Kopernika wbrew pozorom nie polega tylko, czy nie przede wszystkim i nie głównie na jego teorii, na jego dziele o obrocie ciał niebieskich. To wielki badacz życia społecznego, wielki ekonomista. Jest współautorem takiej tezy, takiej doktryny, że zła moneta wypiera lepszą. Doktryna ta, rozszerzona na życie społeczne, znajduje pełne zastosowanie w wieku XX, a szczególnie w naszych współczesnych czasach. Innymi słowy, jak coś jest źle, to miejcie Państwo świadomość, że będzie jeszcze gorzej. No cóż, trudno zaprzeczyć tej teorii, natomiast wracając jeszcze do Kopernika jako astronoma, twierdzi się, że on jest twórcą systemu heliocentrycznego, do dziś obowiązującego. To nie do końca prawda. To był raczej nie tyle astronom, ile filozof neoplatonik, dlatego że wbrew temu, co się powszechnie sądzi, on nie opracował swojej teorii dlatego, że obserwował niebo. On ją opracował dlatego, że czytał pisma Mirandoli i Plotyna właśnie. Ale tym większa jego chwała, bo w końcu każdy astronom, bez względu na poziom intelektualny, w niebo potrafi patrzeć przez jakiś teleskop, a wyciągnąć wnioski z tego, co się czyta, to wymaga On przez teleskop patrzeć nie mógł, bo jeszcze wtedy teleskopów nie było, lunet również. To jest jeszcze, są lata, jakieś dobre 150 lat przed pierwszą lunetą, nie o to chodzi. Problem polega na tym, że on to wymyślił dlatego, że wedle platoników Słońce byłoby tym idealnym, najlepszym. W związku z czym pomysł, że byt idealny może krążyć wokół czegoś takiego jak Ziemia, był dla niego absurdalny. I jest to ciekawy przykład w nauce, że wychodząc z całkowicie błędnych przesłanek, można dojść do prawidłowych wniosków, przy czym wniosków rewolucyjnych. Oczywiście jego teoria nie powinna się nazywać tego systemem kopernikańskim. Ten system dopiero ulepszył Galileusza, tak naprawdę opracował go Kepler. Niemniej Kopernik wpadł na ten pomysł. Raz jeszcze mówię, wychodził z całkowicie fałszywych przesłanek, natomiast doszedł do bardzo prawidłowych wniosków. Ale tym większa jego chwała. I tak i nie, dlatego że na 100 tego typu eksperymentów jeden się udaje, jego się udał. Ale w historii Polski byłby to zatem i będę go za to bronił i za to go wysoko cenił. Jeden z najwybitniejszych intelektualistów, którzy czystą spekulacją myślową doszli do rewolucyjnych wniosków. Piękne